Witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku dowiecie się, jak wyliczyć Wasze strefy tętna na podstawie różnych parametrów Waszego organizmu. Dowiecie się, jaka jest Wasza druga strefa tętna, czyli najważniejsza ze stref, jeśli chodzi o budowę bazy aerobowej, bazy tlenowej, która powinna się właśnie u Was zaczynać, ponieważ jesień i zima to jest najlepsza pora roku na to, żeby budować Waszą wydolność. Przygotowałem dla Was aż 4 różne metody wyliczania tych stref tętna i tej strefy aerobowej dla Was, a każda z nich wymaga nieco innych parametrów, znajomości innych parametrów Waszego organizmu, o których opowiem, skąd je wziąć, jak je sprawdzić. Pod każdym filmem oraz na głównej stronie kanału Życie na Sportowo znajduje się przycisk Wspieraj. Dzięki temu możecie wspierać kanał Życie na Sportowo, być jego częścią, pomagać w jego rozwoju, wpływać na to, czy będzie tutaj więcej recenzji butów do biegania, więcej ciekawych filmów poradnikowych, a także część osób wspierających dostanie naprawdę bardzo fajne bonusy, plus w przyszłości planuję dla wspierających kanał tworzyć treningi biegowe, grupowe. Ale o tym opowiem Wam w kolejnych filmach i we vlogach. Jeżeli zdecydowałeś się mnie wesprzeć, bardzo Ci dziękuję. Dzięki Tobie kanał Życie na Sportowo rozwija się jeszcze lepiej. Także nie przedłużając, zaczynamy od pierwszych obliczeń. Zaczynamy od wyliczania stref tętna na podstawie tętna maksymalnego. Wasze maksymalne tętno to niestety nie jest 220 minus wiek. Ten wzór wyrzućmy do śmieci, ponieważ on w żaden sposób nie obrazuje tego, w jaki sposób wiele ludzi ma maksymalne tętno podczas wysiłków aerobowych. Osoby mające 35-40 lat mogą mieć nawet tętno maksymalne ponad 200 uderzeń i nie jest to nic nadzwyczajnego, dlatego ten wzór wyrzucamy do śmietnika. Jak sprawdzić tętno maksymalne? Macie na to kilka możliwości. Po pierwsze, mocno przebiegnięte zawody. Jeżeli biegacie na piątkę lub dyszkę na zawodach, dajcie z siebie wszystko na ostatnich kilometrach i zobaczycie, prawdopodobnie dojdziecie tam do waszego maksa. I wtedy będziecie mogli zarejestrować tętno maksymalne. Aczkolwiek bardzo ważna sprawa, do tego potrzebny jest po pierwsze zegarek biegowy, po drugie jakiś czujnik tętna. Najlepiej na klatkę piersiową, ewentualnie na ramię. To są dwa najważniejsze akcesoria, które w poprawny sposób zarejestrują Wasze tętno. Innym sposobem może być udanie się na badania wydolnościowe i tam próba uzyskania maksymalnego tętna, a jeszcze innym sposobem to właśnie przy pomocy zegarka i odpowiednich pasów mierzących tętno wychodzicie sobie na bieżnię lekkoatletyczną lub po prostu w jakieś miejsce, w którym naprawdę możecie szybko pobiegać i robicie jeden z wielu testów, które możecie znaleźć w internecie. Na przykład pan Jerzy Skarżyński w swojej książce opisuje jeden ze sposobów uzyskania takiego wyniku tętna maksymalnego na treningu. To teraz przejdźmy do kalkulatora. Będę Wam podawał swoje parametry, czyli mój wiek i moje parametry tętna. I tutaj wpisujemy sobie w pierwszy kalkulator, który znajduje się na stronie My Pro Coach. Jest to kalkulator opracowany na podstawie wzoru, który bierze pod uwagę Wasz wiek, no i Wasze tętno maksymalne. Jest opracowany przez Filipa Mosleya i na tej stronie też jest dużo innych rzeczy, ale interesuje nas tylko i wyłącznie ten kalkulator. Wpisujemy sobie wiek, ja wpisuję 34 lata, wpisuję moje tętno maksymalne 187, no i mamy wyniki na dole wszystkich stref tętna. No i to, co mnie najbardziej interesuje pod budowę bazy tlenowej, to jest strefa druga, czyli zakres tętna 138-150. Widzimy sobie, że mamy wszystkie strefy tętna tutaj wyznaczone po kolei, od pierwszej do piątej. Nas, jeśli chodzi o budowę bazy tlenowej, interesuje ta druga strefa. Tutaj powinniśmy biegać te około 70-90% czasu tak naprawdę. A ile tego ma być dokładnie, to jest bardzo indywidualne. Drugi kalkulator bierze pod uwagę rezerwy tętna i nasze tętno spoczynkowe. Żeby tętno spoczynkowe zmierzyć, albo śpicie w waszym zegarku biegowym przez 7 bitych dni i z tych 7 dni wyciągacie średnią, usuwając dwa skrajne wyniki. Powiedzmy, że w moim przypadku są to wyniki między 39 a 43 uderzenia serca, i na przykład po jakimś cięższym treningu wyjdzie mi tętno spoczynkowe 47. No to ja ten wynik usuwam, zostawiam tylko te najbliższe, wyciągam średnią i moje średnie tętno spoczynkowe wynosi 41. Przejdźmy w takim razie do strony kalkulatora i wybierzmy metodę wyliczeń Sally Edwards. W tej metodzie wybieramy sobie oczywiście płeć, wpisujemy wiek, czyli moje 34 lata. Ważna jest również masa ciała. Wpisuję swoją masę ciała i moje tętno spoczynkowe i wyliczamy sobie rezerwę tętna. Moja rezerwa tętna na tym kalkulatorze wyszła 155 uderzeń, co oznacza, że jest to moje maksymalne tętno aerobowe, które powinno być efektywne na ten moment do budowania bazy tlenowej z pewną taką górką, większym zapasem. Jeżeli zeskrolujemy sobie troszeczkę niżej na tym kalkulatorze, zobaczymy, że mamy wyznaczone strefy tętna w oparciu o rezerwę tętna.
I mamy strefę regeneracyjną, strefę bazową, czyli właśnie drugą strefę, która w tym przypadku wynosi 134 na 148 uderzeń. No i mamy też strefę trzecią, progową, no i piątą, tą najwyższą. Zaczęliśmy od obliczeń Sally Edwards, ponieważ moim zdaniem są to wyliczenia najbardziej miarodajne w kontekście wszystkich metod, które tutaj przedstawię. Natomiast możemy sobie zrobić przykład i wybierzmy sobie teraz opcję Tanaki. Kalkulacja na podstawie tych wyliczeń tej osoby, widzicie, jest całkowicie inna. Strefy tętna są dużo, dużo niższe. Jeżeli spojrzymy sobie na te strefy tętna, zauważymy, że druga strefa bazowa kończy mi się na tętnie 140, a strefa regeneracyjna to jest tak naprawdę do 126 uderzeń. I moim zdaniem te wyliczenia, ten wzór mogą wykorzystywać osoby, które są może bardziej wytrenowane, bądź też osoby, które są przetrenowane, przemęczone i potrzebują dużo lżejszych bodźców i potrzebują mniejszych zakresów tętna, które mogą pokrywać się na przykład z tym, co będzie mówić metoda Phila Maffetona, o czym powiem na samym końcu. Jednak zaznaczę tutaj, moim zdaniem najlepszy będzie właśnie Sally Edwards. Trzecią metodą jest metoda ze szkoły 80-20 od Matta Fitzgeralda i mamy tutaj kalkulator, który opiera się na tętnie progowym, czyli na naszym tętnie uzyskiwanym w momencie, kiedy próg mleczanowy zaczyna wybijać się już tak wysoko, że mleczan zalewa nasze mięśnie, zaczyna się ten efekt zwalniania, a właściwie nie jesteśmy już w stanie przyspieszać i efektywnie generować tej, powiedzmy, siły, prędkości i utrzymać jej podczas naszego biegu. No i żeby uzyskać ten parametr, najlepiej wyszłoby pójść na badania wydolnościowe i tam w momencie, kiedy pobierana jest nasza krew podczas wysiłku, wtedy możemy tak naprawdę w 100% być pewni, że takie właśnie jest nasze tętno progowe. Od tego tętna kwas zalewa nasze mięśnie i w tym momencie ta efektywność biegowa jest już mniejsza. Natomiast możemy spróbować wyznaczyć je poprzez nasz zegarek, jeżeli mamy jakiś droższy zegarek Garmina, Corosa i korzystamy z niego cały czas, śpimy w nim, trenujemy, to jest on w stanie z pewnym błędem oczywiście wyznaczyć nam tą strefę tętna progowego i powiedzmy, że będzie to lepsze niż nic, ale najlepiej byłoby właśnie wybrać się na badania wydolnościowe. Przejdźmy do tego kalkulatora i wpiszmy tam moje właśnie tętno progowe, które wynosi 168 uderzeń i na bazie tętna progowego wyliczane są procenty. I tutaj, jak widzicie, druga strefa wynosi 136 na 151 uderzeń, czyli jest bardzo podobna do tej, która była generowana przez kalkulator tętna maksymalnego. Mamy tutaj oczywiście też coś, co nazwane jest X-em, to jest, można powiedzieć, zakres tętna między tętnem progowym, czyli takie tak zwane tempo, nazwijmy to. Później mamy trójeczkę, to jest nasze właśnie zakres tętna albo treningu progowego i później mamy właściwie już jednostki beztlenowe. Natomiast możemy przejść sobie od razu na prawą stronę kalkulatora, który pokazuje nam możliwość wyliczenia sobie korelacji tempa do zakresów tętna. Prawda jest taka, że podczas testów wydolnościowych, a nawet wasze zegarki są w stanie skorelować wasze tętno progowe z tempem progowym i powiedzieć na przykład, że do takiego tętna takie tempo będzie optymalne, by nie przekraczać progu mleczanowego. Jeżeli znamy to tempo, możemy wpisać je do tego kalkulatora. Wpisując to tempo, widzimy, że mamy tutaj strefę regeneracyjną, mamy drugą strefę i na przykład druga strefa według tych wyliczeń to jest nawet tempo 5 minut 10 sekund do 5 minut 55 sekund. Są to bardzo duże widełki, ale to jest normalne, bo tak naprawdę nie da się podać idealnych widełek 5-10-sekundowych, to są zwykle 30-40, czasem góra 50-sekundowe widełki tempa. Ostatni kalkulator, który nas interesuje, tak naprawdę wymaga od nas znania waszego wieku, no i troszeczkę szczerości. A mianowicie kalkulator MAF, czyli Maximal Aerobic Function, to nic innego jak kalkulator, który ma pokazać maksymalną wydolność aerobową w danym momencie waszego funkcjonowania, a mianowicie ze wzoru 180 minus wiek przy użyciu dodatkowych modyfikatorów możecie określić, jakie jest wasze maksymalne tętno aerobowe, w którym jesteście w stanie budować czystą bazę tlenową. No i tak naprawdę jest to dosyć skuteczny wzór pod warunkiem, że dobierzecie odpowiednie modyfikatory. Zresztą rzućmy sobie okiem. Wpisujemy tak naprawdę tylko wiek, nic innego. Ja wpisuję 34 lata. Jeżeli nie wybiorę żadnego modyfikatora, który nazywa się training status, to wynosi moje tętno 146 uderzeń. Natomiast mogę wybrać sobie jeden z kilku modyfikatorów, który określa na przykład słabą regenerację, przetrenowanie, kontuzje, bądź też mogę określić, że mój organizm jest w naprawdę dobrej kondycji, świetnie sobie radzi z obciążeniami treningowymi od kilku lat,
rzadko choruję i cały czas czuję, że ten progres mniejszy lub większy się u mnie pojawia. W takim przypadku te uderzenia serca rosną i o nawet 5 dodatkowych uderzeń względem podstawowego wyniku. I tutaj dodam, że ja sam prywatnie od dobrych 3 lat biegałem tylko i wyłącznie bazę tlenową w oparciu właśnie o wyliczenia MAF. Metoda MAF nie liczy niestety stref tętna, więc tutaj tylko i wyłącznie będziemy wiedzieć, jak powinniśmy biegać aerobowo, bazowo. Tak naprawdę nie mamy informacji o progu mleczanowym, o trzeciej strefie, drugim zakresie, beztlenie. Tego nie wiemy, nie mamy tutaj żadnych takich informacji. Wiemy natomiast, że bieganie do tej takiej drugiej strefy budowania bazy tlenowej, to jest do tego tętna tylko i wyłącznie. Przygotowałem dla Was jeszcze taki panel, który porównuje wszystkie wyniki ze wszystkich 4 kalkulatorów. I od razu do niego przejdźmy. Są to oczywiście wyniki bazujące na moich parametrach, czyli na moim wieku, tętnie maksymalnym, tętnie progowym, wszystkim co poznałem na badaniach wydolnościowych i w ostatnich latach treningów czy startów. I jak widzimy, jak zbierzemy sobie wszystkie te wyniki, które są bardzo kolorowe i mogą Wam się trochę zlewać w oczach, widzimy, że korelacja mimo wszystko jest w miarę podobna. Oczywiście górne i dolne granice mogą się rozjeżdżać. Tutaj 2 uderzenia, tutaj 3 uderzenia, ale tak naprawdę nie chodzi o to, żebyście byli perfekcyjni, bo Wy wychodząc na trening biegowy nie macie za zadania trzymać się tętna idealnego. Wy macie być w widełkach tętna. Dlatego w większości przypadków zakresy tętna drugiej strefy wynoszą od 10 do 8 uderzeń, czasami 12-14 uderzeń, w zależności od tego, jaki kalkulator wykorzystacie, jaki wzór, jaki pomysł na wyliczanie tego tętna. I to jest w zupełności wystarczające. Wy nie musicie być perfekcyjni i trzymać się konkretnych widełek, na przykład, nie wiem, biegać w tętnie 144-145. Bo jak będziecie biegać 141 albo 147, to będzie źle. Nie, to tak nie działa. Tu chodzi o to, że macie dosyć duży zakres tętna, 10-12 uderzeń dajmy na to, i jeżeli macie lepszy dzień, no to biegniecie trochę szybciej na minimalnie wyższym zakresie. Jeżeli jesteście bardziej zmęczeni, no to tętno będzie całkowicie inne, ale cały czas trzymacie się w zakresie. Ten zakres jest tym optymalnym, który sprawi, że będziecie budować bazę tlenową, niezależnie od tego, czy biegacie szybszym czy wolniejszym tempem. Kluczowa kwestia to się w nim trzymać. Tylko i wyłącznie, a sami zobaczycie, jaki daje to efekt. Ja Wam serdecznie dzisiaj dziękuję za oglądanie tego filmu, także trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć!